Można jeszcze herbatki? No, pewnie. No, bardzo proszę. Taki samy? Taki samy. Fantastyczna jest ta herbatka. A Adamie, nie chcesz herbatki? Zakochałem się. Tak, to poproszę. No to jasne. Herbat. No i dalej, co? Pieśniarz. Może nie taką. Poczekam, aż przestygnie. Okej. Teraz powrócić chciałbym do Paryża. Ja tam. Ale taką zwyczajną składką. Zwyczajną. Tam 8 lat mieszkałem i żyłem tak zwaną bohemą paryską. Poznałem wielu artystów, muzyków głównie. I zafascynowałem się takim stylem muzycznym, który mówi się jazz manouche. Jest to odmiana jazzu cygańska. Prekursorem tej muzyki był pan Django Reinhardt. Cygańskiego pochodzenia, urodzony w Belgii, ale całe życie mieszkał we Francji. W takiej miejscowości Fontainebleau pod Paryżem. I tam się teraz co roku odbywa festiwal jego imienia. Tej właśnie muzyki. Jest to odmiana jazzu, która się charakteryzuje tym, że nie ma perkusji, ale jest rytmikę robi druga gitara. Mniej więcej tak to wygląda. I oni nazywają to pompa. Pompuje tak ta gitara. No i czym się jeszcze charakteryzuje ten styl? No oni grają zwykłe standardy jazzowe i też kompozycje tego pana Django. I co ciekawe, że sam Django Reinhardt, ten, który jest prekursorem stylu, miał wypadek. Jako młody człowiek spłynęło mu karawana. On w karawanie mieszka. I był bardzo ciężko poparzony i miał sparaliżowaną rękę. Znaczy nie całkiem, ale nie, miał niedowład tych dwóch palców. Co prawda posługiwał się nimi, żeby robić akordy, ale nie potrafił robić solówek tymi palcami. Pomimo tego zasłynął jako jeden z najwybitniejszych gitarzystów, solistów wszechczasów. Po prostu jego utwory, jego solówki są tak cenione, grane do dzisiaj, rozkminiane przez muzyków, jak on to zrobił, że tylko tymi dwoma palcami grał, a tak pięknie grał. No i też ja napisałem do jego utworu, do jego kompozycji słowa. To się w oryginale nazywa Blue Drag. A ja nazwałem to piosenka dla muzy. Dziękuję bardzo.